W mieście i powiecie ziemskim, licząc od początku epidemii, liczba osób dotkniętych zakażeniem koronawirusem urosła już do 290. Spośród nich wyzdrowiało 147 osób. Dzisiejszy raport sanepidu przyniósł informację o kolejnym, drugim już zgonie. Osoba zmarła to 62-letni mężczyzna, mieszkaniec miasta. Miał choroby współistniejące. Aktywnie zakażonych w obszarze działania suwalskiego sanepidu mamy na dziś 141 osób. 115 to mieszkańcy Suwałk. 26 zakażonych mieszka na terenie powiatu ziemskiego. Nowo wykrytych przypadków w ciągu ostatniej doby naliczono 19. Wśród nich uczennica zespołu szkół nr 4, nauczycielka z przedszkola nr 8. Zakażenie potwierdzono też u pracownicy sądu rejonowego. Pojawiły się zakażenia również w urzędach. Testy z wynikiem dodatnim uzyskały 3 kobiety pracujące w Urzędzie Gminy Suwałki, Urzędzie Gminy Jeleniewo oraz w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Spośród aktywnie zakażonych 34 osoby są hospitalizowane, dwoje z nich to pacjenci, u których dodatni wynik testu uzyskano w ciągu ostatniej doby. W kwarantannie przebywa obecnie 786 osób.